siemanko moi drodzy, to ja wasza Miss Aga i na dzisiejszym filmie będę robiła rzecz taką trochę niespotykaną, ponieważ będę otwierała lody. Mam tutaj takie opakowanie z lodzikiem, nazywa się iDig Monster i normalnie sobie je teraz otworzymy i zobaczymy tego loda. Otworzymy go, tak, patrzcie jaki ładny różowy. Oczywiście nie jest to prawdziwy lód, już od razu to zaznaczam. Ale nie wiem czy pamiętacie, czy kojarzycie. Są takie prawdziwe lody, które właśnie trzeba połamać i można wtedy się z kimś podzielić. Dobra, słuchajcie, otwieramy to dalej. Zobaczymy co tutaj będzie ciekawego w środku. Mam nadzieję, że coś bardzo słodkiego. No bo wiecie, jak jest różowy, to musi być słodko, no nie? Wow, dobra, słuchajcie, patrzcie jak mi wyleciał. Jest, mam go tutaj. O nie wierzę, i tutaj serio jest coś, słuchajcie, ukryte w środku. O nie, powinnam to chyba robić nad jakimś pojemnikiem. A chciałam wam tak nagrać moją pierwszą reakcję, żeby było widać twarz. Ale trudno, poświęcę się, zaraz tutaj będę wycierała. I teraz chwila prawdy, co tu będzie? O Boże, jaki słodki, serio jest słodki, jest różowy. Przenosimy się w takim razie już na bliski kadr, na stół. Będę zaraz wam otwierała więcej takich saszetek. Będziemy mieli tutaj więcej stworków, pokażę wam też całą listę. A wy jeżeli chcecie więcej odcinków z otwierania najróżniejszych nowości, to pamiętajcie, zostawcie pod tym filmem 15 tysięcy łapek. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. I chodźcie, lecimy dalej otwierać te małe, słodkie stworki! Te wielkie saszety niespodzianki nazywają się iDig Monsters, czyli po polsku można by było to przetłumaczyć jako ja wykopuję potwory, krój i obieraj. Oj tak, będziemy kroić i w ogóle, no, pożyczyłam od Pawła, w sensie pożyczyłam, on jeszcze o tym nie wie, że ja wzięłam rękawiczki, ale stwierdziłam, że jeżeli wiecie, mamy tutaj troszeczkę możliwość pobrudzenia się, to biorę rękawiczki, a co tam, będę jak Paweł. Ulala, moi drodzy, zanurz w zimnej wodzie, aby odkryć sekretną funkcję. O tak, to będziemy w takim razie później moczyli. Zimną wodę mam w kranach. Z ciepłą czasami jest problem, ale zimną mam. Lodzik widzę jest w kolorze fioletowym. Dobra, wysypmy tutaj wszystko. Mam specjalne też tutaj takie pudełeczko, żeby, wiecie, te lody mi, jak zacznę je tutaj rozrywać, rozpakowywać, żeby mi się gdzieś, wiecie, nie walały po całym stole. Z tego, co też się dowiedziałam, to ponoć w ogóle nie ma znaczenia, jaki kolor loda mamy. W środku stworek może być totalnie losowy i chyba są też jakieś, słuchajcie, rzadkie stwory. Oj tak, są rzadkie, a takie rzeczy Aga bardzo lubi. Wyskakuj, okej, wyskoczył nam tutaj. Już widzę, że on... Ej, ten różowy tego nie miał, albo nie wiem, albo ja po prostu gdzieś to zgubiłam na początku, jak otwierałam. Dobra, jestem ciekawa tej obieraczki, co ona będzie nam tutaj robiła. Wow, ale to fajne jest, serio. To jest chyba zabawka z takiego typu, wiecie, ASMR, czy coś w ten deseń, że jest taka bardzo satysfakcjonująca. O, jak fajnie, jakbym obierała ser. To można chyba tutaj wbić, o tak, i powinien nam się wykroić kawałek lodzika. Koniec tej zabawy tym glutem. Trzeba tutaj zobaczyć, jaki nam się słodki stworek trafił. O, z jęzorem na wierzchu. Dzień dobry, dzień dobry. Spójrzmy może teraz na listę, bo widzę, że tutaj jest ich do zdobycia. No, 28 unikatowych figurek, czyli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tu już niestety trochę też listę porwałam, bo mam mokre dłonie, dlatego. Okej, co my tutaj mamy? Który to jest ten mój? Znalazłam na liście już tutaj tego mojego stworka. Po znaczeniu tutaj koloru jest on po prostu zwyklakiem, ale mają też imiona. Nazywa się Neonek Pop. O, jak słodko. A ten poprzedni, którego trafiłam, jak się będzie nazywał? Roztopek! W pierwszej chwili myślałam, że to jest Roztropek. Taki to chyba był w ogóle jakiś krasnoludek. No nie? Czy mi się coś pomerdało? Ale Roztopek brzmi jeszcze lepiej, że już wiecie, niby się trochę roztapia. I one mi przypominają trochę takie stworki Yeti? Takie wiecie, oczywiście słodkie Yeti, a nie jakieś okropne potwory. Pomocy, pomocy! O nie, zakopało mnie w śniegu! Miss Gago, Miss Grażynko, doktor Agonio! Ratuj mnie, wyciągnij mnie z tego loda, bo zamarzam! Zamarza mi mój tyłek! Szybko, Aga, wyciągaj! Wyciągaj szybko! Szybko dasz radę! O nie, gdzie to się otwierało? Szybciej, szybciej! Szybciej!
Ten wygląda jakby był taki mleczny troszeczkę. Oh yeah, lubię takie mleczne lody. A dobra, ale zapomniałam, że trzeba go szybko wyciągnąć. Szybko, no wyskakuj. Wyskakuj. Dobra, udało się. Jest, mamy go. Wyciągamy. Ale to się fajnie gniecie. I naprawdę, słuchajcie, serio, to jest zimne w dotyku. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest naprawdę zimne. Chodź tu kolego. O, jakiś fioletowy. To na pewno nie powtórka, to na pewno nie powtórka. Wow, one masz złote zęby, albo po prostu brudne zęby. I kajdan. Ale czekajcie, on ma jakby zęby wampira. Kolego, czy ty jesteś jakimś yeti wampirem? Serio, dwa potwory się spotkały razem? Ale moi drodzy, to jeszcze nie wszystko. On ma tutaj coś jeszcze. Czapę dostał! To jest yeti wampir ziomal raper. Dostałam tutaj jeszcze też instrukcję, że muszę je później wrzucić do lodowatej wody na 10 sekund i one chyba będą zmieniały kolory. Nasz nowy kolega nazywa się Ozdóbka, chyba dlatego, że ma po prostu no, złote zęby i złoty kajdan na szyi. I dodatkowo jest, słuchajcie, rzadki. I popatrzmy jeszcze, jakie tutaj są inne stworki. Kaktus! Serio? Ej, ten kaktus jest bardzo ładny. I tu to wygląda jak mały kurczaczek. Czy wy widzicie tego pomponika i tego żarłoczka? One są takie jakby przezroczyste i w środku mają napakowane albo właśnie ciastka, albo pomponiki. Matko jedyna, to musi wyglądać czadersko. Dobra, otwieramy szybko kolejnego. Muszę go trafić. Teraz będzie taki różowy, ale bardziej... nie wiem, taki jasny, różowy, pastelowy, o, coś takiego. Uwaga, zaczynamy tutaj obieranie. Wow, ale to się super obiera. Dużo lepiej od tej poprzedniej obieraczki, ale czad. O, już widzę, że mi wyskakuje tutaj potworek. On chyba bardzo chce już wyjść z tego loda, ale sorry, ziomeczku, musisz chwilę jeszcze poczekać, bo Aga musi się tutaj pobawić. Ej, można by było chyba na tym... wyrzeźbić swoje imię, no nie? W sensie, jeżeli ktoś ma w miarę krótkie. Ja oczywiście nazywam się Agnieszka, ale mam skrót Aga. O, możecie też w komentarzach napisać właśnie, czy ludzie zwracają się do was pełnym imieniem? Czy może macie jakieś swoje przezwiska lub skróty? Do mnie chyba tylko rodzina mówi Agnieszka, ale brat na przykład mówi też Aga i znajomi mówią do mnie Aga. Jaki piękny! Jaki piękny! Brokatowy, srebrny ziomeczek! Brokatowy koleżka nazywa się Migotek! Ej, w jakiejś bajce była panna Migotka? W jakiej to było bajce? Na pewno nie w Krasnoludkach, nie? Nie, tam była tylko Śnieżka. Śnieżka? Nie, Śpiąca Królewna, to chyba są dwie różne. A później z tej całej masy zrobię zupę lodową i zaproszę was, moich widzów, kto by chciał taką zupkę lodową zjeść, zaleję to wszystko mlekiem i będzie ami, 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 ami. Nie, no dobra, serio, to by było raczej obrzydliwe. Jeżeli w tej kolekcji jest aż tyle tych yeti stworków, to mega żałuję, że mam ich tylko 6. 6 sztuk Aydic Monsters. Czuję, juję, że teraz będzie tutaj coś rzadkiego. Patrzcie, patrzcie, jaki rzadki, patrzcie. No nie wiem, czy jesteś rzadki. No nie wiem, bo niestety nie dostałeś żadnego ciuszka, więc chyba nie jesteś rzadki. Koleżka nazywa się Glamurek i w ogóle tak teraz jestem ciekawa, czy tutaj mamy jakieś dziewczyny. Ale chyba nie ma, wszyscy mają... A nie, jest, zobaczcie, patrzcie, jest tutaj Wróżka, czyli jest jedna dziewczyna na pewno. A tutaj mamy jeszcze obok cheerleaderkę. Dobra, czyli kilka dziewczyn też jest. Nie będą, wiecie, sami chłopacy. Oj, nie, nie. Sama banda chłopaków to trochę by była przesada. No i co, słuchajcie, chyba została mi teraz ostatnia już paczka. A później idziemy je moczyć w zimnej wodzie. I zobaczymy jeszcze, jak one się tutaj nam pozmieniają. Dobra, jaki będzie ostatni lodzik? A, taki biały. On jednak wcale nie jest do końca taki biały. On jest bardziej taki jasny, fioletowy. Baby fiolet.
Wszystkie teraz kolory te modne to są właśnie jakieś takie baby pink, baby blue i baby fiolet na przykład. Nie no, ta obieraczka jest serio najlepsza. Mogłabym tak obierać cały dzień, cały dzień. Trafiła mi się teraz foremka serduszko, chyba najładniejsza, wcześniej jej nie miałam. No dobra, jaki będzie tutaj stworek? Proszę, coś takiego super. Dobra, ma jakiś element dodatkowy? Wow, co to jest? Kto to jest? Co to jest? O matko, to ma pelerynę i okulary ma nawet. No, słuchajcie, udało mi się, trafiłam ultra rzadkiego, nazywa się Superek. O, jest tutaj dokładnie, tutaj. Więc chociaż coś, chociaż jeden na koniec ultra rzadki, ale zobaczcie, jaki tu jeszcze obok był fajny plażuś. Nie, no serio, aż normalnie jestem teraz trochę zła, że tylko mogłam 6 ich otworzyć, bo chciałabym zrobić większą zupę lodową. Za mało mi tutaj jeszcze tego. Oj, za mało. A, i teraz musimy iść je jeszcze zamoczyć. No właśnie, myślałam, że już koniec odcinka, a tu nie. Wlałam do tego pojemnika zimnej wody, bardzo, bardzo zimnej lody. Dorzuciłam nawet tutaj jeszcze lód, a co tam? Niech mają jakieś, wiecie, pływające góry lodu. I teraz trzeba tutaj trochę te nasze stworki podtopić. W sensie, no zamoczyć, nie? W zimnej wodzie. I zobaczymy, jak będą zmieniały kolory. I pamiętajcie też, że jak będziecie wyrzucali sobie te pozostałości tych lodów, to nie wyrzucajcie ich, broń Boże, do toalety, tylko po prostu normalnie do zwykłego kosza na śmieci. Dobra, słuchajcie, to najlepiej działa, jak przykładam po prostu do nich lód. I zobaczcie, ten dostał tutaj okulary takie, proszę bardzo, już mu się pojawiły. Temu się normalnie zmienia kolor włosów, ale trzeba to cały czas trzymać w zimnej wodzie, bo inaczej jak wyciągamy, to on się od razu tutaj nam skrywa. Okej, to sprawdźmy kolejnego. Dobrze, że miałam, słuchajcie, ten lód. Dobra, czy coś temu się zmienia? Temu chyba nic, albo coś źle robię, nie wiadomo. O ja, ten dostał piegów! Ma różowe piegi! Po tym już widzę, że ma strój chyba jakiś taki kąpielowy, majciochy na pewno dostał. I kogo my tutaj jeszcze nie sprawdziliśmy? Chyba tego gagatka. Czy mu się coś na twarzy zmienia? Nie. Jemu chyba się, słuchajcie, nic nie zmienia. Jako że kolega dostał czapkę, to pewnie już nie potrzebuje niczego innego. I co? Sprawdziliśmy wszystkich? Chyba tak, moi drodzy. Więc pamiętajcie o łapeczkach w górę, zostawiajcie subskrypcję, a te małe, biedne stwory, nie do tego, że przed chwilą wyszły z zimnego lodzika, to teraz muszą znowu się kąpać w zimnej wodzie. Ale wam współczuję. Pa, pa, moi drodzy!